Dzień dobry. Przede wszystkim to jest bardzo ciekawe zagranie organizatorów, żeby wypuścić mnie, który w swoim życiu dąży do tego, żeby mieć tytuł doktora z chemii i potem kto mówi, że cię studia. Tak, może nagranie. Będę chciał opowiedzieć o tym, jak szukać, jak nie szukać odpowiedzi, ale w przeciwieństwie do mojego przedmówcy nie będę dawał takich jasnych rad. A to dlatego, że czasami odnoszę wrażenie, że historia dojścia do wielu odkryć naukowych jest zdecydowanie ciekawsza niż te odkrycia same w sobie. I dzisiaj w zasadzie będą takie przykłady z historii, co ludzie robili ze swoją ciekawością. No mam nadzieję, że przynajmniej kilka razy Państwo się zaśmiejecie na tych historiach. I w zasadzie to ma być doskonały przykład tego, żeby się, być może idąc właśnie za myślą poprzednika, nie ograniczać w żaden sposób. Bo ograniczając naszą ciekawość, ograniczamy nie to, co nas prowadzi do piekła, tylko ten najbardziej ludzki pierwiastek. Bo ciekawe są wszystkie zwierzęta, ja to mówię jako właściciel kota. Natomiast tylko ludzie są w stanie zadawać pytania, tylko ludzie są w stanie przekazywać komuś odpowiedzi. Pozostałe zwierzęta uczą się poprzez podglądanie. Także ta ciekawość każdego z nas i wszystkich nas sumarycznie odpowiada za to po części, gdzie jesteśmy, jacy jesteśmy teraz, jako cały gatunek, jako cała cywilizacja, jako takie całe społeczeństwo. Także możemy zaczynać. I bardzo często, kiedy mówię o tego typu rzeczach, zadaję publiczności taką zagwozdkę, czy są głupie pytania. No oczywiście, że są. To ja wiem, że to się mówi małym dzieciom, że nie ma głupich pytań. Bardzo dobrze, bo małe dzieci uwielbiają tę zabawę dlaczego, drążenie dalej. One afirmują wtedy wszystko w tym okresie przed 5 rokiem życia i one rzeczywiście nie zadają głupich pytań, bo one niewiele wiedzą o świecie, ale no, wystarczy zajrzeć do internetu, żeby natknąć się na masę głupich pytań. Dlatego, że zadają, ale one są, powiedzmy tak, intencjonalnie głupie. One są zadawane z myślą, że właśnie wzbudzić albo takie skonfundowanie u osoby, która je czyta, albo po prostu takiego przysłowiowego facepalma. Proszę dalej. Zadam takie pytanie, dlaczego w nocy jest ciemno? I teraz każdy się puka, kurde, doktorat robi takie pytania, zadaje. W nocy jest ciemno, bo nie świeci słońce. No doskonale. Czym jest słońce? Słońce jest gwiazdą. Czy słońce jest jedyną gwiazdą? No przynajmniej milion, miliardów, 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 miliardów razy więcej, a prawdopodobnie jeszcze miliard, miliardów razy więcej jest we wszechświecie. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Te gwiazdy świecą na podobnej zasadzie, w zasadzie na takiej samej zasadzie jak nasze Słońce. Dlatego powinniśmy sobie zadać pytanie inaczej. I to pytanie zadawał, możemy iść dalej. I to pytanie w inny sposób zadał niejaki Heinrich Wilhelm Matthias Olbers. Nie jako pierwszy, on pierwszy o tym napisał taką rozprawę. Dlaczego w nocy jest ciemno? I teraz formułując inaczej. Skoro patrząc w każdym kierunku patrzę na jakąś gwiazdę. Powiecie Państwo, te gwiazdy, które są dalej, świecą słabiej. No dobra, ale jeżeli są dalej, to powinno być ich więcej. Tych gwiazd, które są bardzo daleko, jest więcej niż tych, które są blisko. W związku z tym, jeżeli wrzucimy następną animację, to nasze nocne niebo powinno wyglądać mniej więcej tak. Mało gwiazd, które są blisko, one jasno świecą. Potem jest dalszy ten pas, powiedzmy, jeżeli wycięty, te gwiazdy świecą trochę słabiej, ale ciągle świecą. I mnóstwo tych słabo świecących powinno nam rozświetlać nasze nocne niebo, a jednak w nocy jest ciemno. I teraz tak postawione pytanie mogło być tylko dlatego, że ta ciekawość ludzka nie utknęła na tym pierwszym, na tym pierwszym być może strachu właśnie przed ośmieszeniem. Że ktoś nie tylko puknął się w ogóle, przecież w nocy jest ciemno, bo nie ma słońca, ale poszedł o krok dalej z tą swoją ciekawością. I proszę Państwa, naprawdę niebanalne wnioski można wyciągnąć, analizując pytanie, dlaczego w nocy jest ciemno. Po pierwsze, w nocy jest ciemno dlatego, że prędkość światła jest skończona i czas życia gwiazd jest skończony. Czyli te gwiazdy, które są bardzo, bardzo daleko, światło, które one wysyłają, być może jeszcze do nas nie dotarło. Być może one dotrze do nas już po tym, jak te gwiazdy zgasną, jak przestaną świecić. To po pierwsze. Po drugie, materia jest rozłożona niejednorodnie we wszechświecie. Gwiazdy mają tendencję do gromadzenia się w galaktyki, w skupiska galaktyk, superklastry itd.
I wreszcie jeszcze jest coś takiego jak rozszerzanie wszechświata. Wszechświat się rozszerza, razem z nim rozszerza się długość, znaczy rozszerza, zwiększa się długość fali światła, które podróżuje. Staje się ono coraz bardziej czerwone, aż w końcu wylatuje, wyskakuje poza ten zakres, który jest przez nas, przez ludzi widzialny. Trzy bardzo ważne wnioski, do których dochodzimy poprzez ciekawość, poprzez drążenie banalnego na pierwszy rzut oka pytania. Dlaczego w nocy jest ciemno? Tutaj pozwolę sobie na taką dygresję, że być może każdy z nas mógłby tak troszeczkę dalej podrążyć, gdyby na pewnym etapie swojego życia właśnie z jakiegoś powodu nie doszedł do wniosku, że zadawanie pewnych pytań jest głupie. Nigdy nie trzeba się wstydzić swojej niewiedzy. Przyznanie swojej niewiedzy przed sobą i przed ludźmi to jest najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić, bo ona motywuje nas do zdobywania dodatkowych informacji, do podążania za tą ciekawością, do rozwoju samych siebie, a jeżeli rozwija się element jakiegoś układu, to cały układ również idzie do przodu. Także nie wstydźmy się zadawać pytania, nie wstydźmy się przyznawać do własnej niewiedzy, ale nie poprzestajmy tylko na tym, że czegoś nie wiemy, tylko szukajmy odpowiedzi. I teraz, jak ludzie szukają odpowiedzi? Niektórzy, tak jak ja, bardzo nudno w laboratorium. Znaczy dla mnie to jest pasjonujące. Jakbym powiedział Państwu, co ja robię, to byście zostali. Obstawiam. Ale były osoby w historii, które naprawdę robiły to bardzo ciekawie. Niech na pierwszy przykład pójdzie niejaki Johann Wolfgang Ritter, człowiek, który był odkrywcą promieni ultrafioletowych i który pomimo tego niemieckiego nazwiska urodził się na terenach współczesnej Polski we wsi pod Chorzowem. To były czasy, kiedy ludzie pierwszy raz obcowali z elektrycznością. Galwani, wolta, baterie budowali. Nawet takie stosy, to jest tak zwany stos wolty, gdzie można uzyskać bardzo, bardzo duże napięcia przy tej pomocy i odprowadzić sobie ten prąd gdzieś przy pomocy miedzianych drucików dalej. No i właśnie. Wolta, galwani opisywali, że kiedy się podłączy taki drucik do nogi żaby, to ona ożywa. Ritter uwierzył w to i poszedł o krok dalej. Więc być może ktoś z nas kiedyś przykładał sobie baterię do języka. No to on sobie odprowadził te druciki ze stosu wolty do oka. Przyłożył do powierzchni oka. Zobaczył kolorowe, wielobarwne wzory. Całkiem fajnie. No to gdzie sobie? No to potem przywłożył do nosa, zaczął kichać. Ciekawe doświadczenie, wszystko opisywał. No to potem zrobił to, co my często robimy, przyłożył baterię do języka. Poczuł kwaśny smak, tak jak i my możemy poczuć. To jest ludzka ciekawość. I teraz niech mi panowie wybaczą, ale drogie panie, jak znacie mężczyzn, gdzie jeszcze sobie te baterie przyłożą? Tak. No. Mówił potem znajomym, że będzie z tą baterią brał ślub. Nie mogło być źle. Czy to jest śmieszne? No oczywiście, że jest. Czy czegoś się z tego dowiedzieliśmy? Tak. Był pionierem pobudzenia erotycznego przy pomocy elektryczności Ritter. Do tego stopnia, że aby przekraczać kolejne granice, potem się znieczulał opiatami, żeby większy prąd mógł sobie przepuścić przez ciało. Także w różny sposób jesteśmy w stanie podążać za ciekawością. Różne wnioski możemy. Czy to było mądre? Być może nie. Ale poszedł za swoją ciekawością, coś z tego wyniósł. Czy zrobił komuś krzywdę? No tylko sobie. Czyli tak najmniejsze, co mógł, powiem. Czy krzywda, inna sprawa. Powiecie, że wielcy naukowcy tak nie robią, a ja zaprzeczę. Między innymi dlatego, że był ktoś taki jak Isaac Newton. Bezwzględnie największy geniusz w dziejach. Jeżeli ktoś uważa inaczej, to będę się z nim kłócił godzinami. Jednocześnie, prywatnie, wielki dupek. Nie wiem, czy słyszeliście takie słowa Newtona. Widziałem więcej, bo stałem na ramionach gigantów. To nie jest stwierdzenie, które mówi, że on stał na ramionach antycznych naukowców czy antycznych badaczy. Chodzi o to, że chciał koniecznie dopiec swojemu zaciekłemu wrogowi Hookowi, który był bardzo malutki, bardzo niziutki. On w ten sposób mu powiedział, ty knypku. W ten wyniosły sposób. Zresztą potem, kiedy Hook umarł, a Newton został przewodniczącym Towarzystwa Królewskiego Royal Society, spalił wszystkie prace Hooka i kazał usunąć wszystkie jego portrety. Do tego stopnia nienawiść między naukowcami mogła być
mogła być zakorzeniona. Co więcej, Newton zasiadał w parlamencie brytyjskim przez 20 lat, zabrał raz głos, poprosił o otwarcie okna, pensję cały czas pobierał. Newton położył ogromne podwaliny pod współczesną naukę, matematykę, rachunek różniczkowy, zresztą jak Leibniz odkrył go niezależnie, to z Leibnizem się na tyle pokłócił, że aż dyplomaci musieli na linii prusko-angielskiej interweniować. Fizyka, oczywiście to wszyscy wynosimy, wiemy te prawa Newtona, grawitacja, był badaczem Biblii, optyka, przewidział koniec świata na gdzieś za około 40 lat od teraz. Mam nadzieję, że akurat tu się myli. I Newton interesował się bardzo, jak powstaje, jak widzimy. Co Newton zrobił? Zastanawiał się, w jaki sposób można, jeszcze nie. W jaki sposób można, gdzie się skupia wzrok na siatkówce oka. W związku z tym wziął igłę, wbił ją sobie za oko i uciskał gałkę oczną, odkształcając siatkówkę, aż sobie odkształcił obraz, na który patrzył. I dzięki temu mógł coś się dowiedzieć o optyce widzenia. Powtarzam, to cały czas jest największy geniusz w dziejach, bardzo lekkomyślny. No bo w tamtych czasach nie było możliwości, jeżeli by sobie uszkodził wzrok, no to szanse na jakąkolwiek naprawę są zerowe, bądźmy szczerzy. Ale on na tym nie poprzestał. On się zastanawiał, czy jeżeli będę patrzył prosto w słońce przez długi czas, to czy mogę oślepnąć. No i patrzył, ile fabryka dała. Oślepnąć nie oślepł, ale dwutygodniowe zapalenie spojówek takie, że w ciemności musiały przesiedzieć, sobie załatwił. Także nawet najwięksi geniusze w dziejach swoją ciekawość w bardzo dziwny sposób potrafili zaspokajać i wciąż coś z tego wynosić. Współcześni wymyślili nawet swego rodzaju nagrodę za takie działania. To są te antynoble przyznawane za badania, które po pierwsze muszą się ukazać w prasie naukowej i to w prasie naukowej, która jest poddawana rewizji, czyli recenzji. To znaczy, że praca przychodzi do czasopisma, edytor czyta streszczenie, rozsyła do ekspertów w danej dziedzinie i potem ci eksperci mają się wypowiedzieć, czy ta praca jest warta publikacji. Jeżeli taka praca jest po pierwsze zabawna, a po drugie skłania do myślenia, to ma szansę na nagrodę Ig Nobla. Nagrodą jest $1 miliard, tylko nie ma sponsora tej nagrody jeszcze. Proszę Państwa, ja zachęcam wszystkich, kiedy wrócicie do domu, żeby poczytać, za co te nagrody przyznawano. Po kolei możemy rzucać. Są tylko najciekawsze przypadki. Nagroda z medycyny za zbadanie pracy mózgu osób, które widzą Jezusa na toście. Nagroda następna z tegoroczna za pozwolenie na żądlenie się pszczołom, aby stwierdzić, że najbardziej bolesne miejsca ukąszenia to wnętrze nosa i penis. Czy wreszcie polski akcent, aczkolwiek nie do końca przez Polaków, znaczy polski, mi się kojarzy z polskim, pomysł zakładania skarpetek na buty, żeby zwiększyć przyczepność na śliskiej nawierzchni. I eksperymentalne udowodnienie, że ta metoda jest skuteczna. Czy to jest poważne? Oczywiście, że nie jest. Ale to jest jak najbardziej ludzkie. Ci naukowcy są na wskroś ludźmi, ja bym powiedział, jeżeli są w stanie tego typu badania rozwijać. I co więcej, jest taka osoba, o której jest już teraz na następnym slajdzie pokazana, a która się nazywa Andrzej Geim, który dostał nagrodę antynobla, czy Ig Nobla, za spowodowanie lewitacji żaby w silnym polu magnetycznym. Woda jest diamagnetykiem, jest odpychana przez magnes. Jeżeli pole magnetyczne jest odpowiednio silne, to ta ilość wody w żabie po prostu jest odpychana od powierzchni magnesu. Żaba żyje i sobie lata w polu magnetycznym. A 10 lat później dostał nagrodę Nobla za odkrycie grafenu. I on sam przyznaje, że te nagrody ceni na równi. Dlatego, że jedna to była czysta ciekawość, to co jest najbardziej ludzkim pierwiastkiem, myślę, każdego z nas. A drugie, no, przyniosła mu rozgłos, także no, chyba każdy jest dumny z Nobla. Poza tym człowiekiem, co za lobotomię dostał, myślę, ale to są ewenementy. Ja bym był dumny z Nobla w pewnym razie. Idźmy dalej. Podaję przykłady, podawałbym ich jeszcze dużo więcej, ale zastanowiłem się też, czy można ciekawość zaspokajać w zły sposób. I być może część z Państwa słyszała o tak zwanym efekcie Lucyfera, który Filip Zimbardo opisał, kiedy studentów wcielił w rolę strażników i więźniów i okazało się, że tam im strasznie psychikę zniszczył. To jest często cytowane jako najgorszy przykład eksperymentu psychologiczno-psychiatrycznego. Ja znam gorszy. To jest tak zwany, ja go nazywam Triple Jesus Combo.
bo został przeprowadzony przez niejakiego Miltona Rokicza, który dopiero niedawno się dowiedziałem, wrzućmy slajd, był urodzony w Chrubieszowie jako Mendel Rokicz, syn, w zasadzie Żyd do końca życia, pozostał aktywnym w religii judaistycznej. Kiedy mówię, że on przeprowadził według mnie najgorszy i najgłupszy eksperyment psychiatryczny i pokazuje to zdjęcie, to 95% osób dobrze go wskazuje na tym zdjęciu. Który to jest według Państwa? Oczywiście, że ten mały z wąsem. Co zrobił Rokicz? Rokicz wpadł na pomysł, że jeżeli zbierze trzy osoby, którym wydaje się, że są Jezusem, i zamknie je na 3 lata w jednym pokoju w szpitalu psychiatrycznym, znaczy oni oczywiście uczestniczyli w terapiach, tak jak wszyscy pacjenci, to być może oni sobie zdadzą sprawę, że coś jest nie halo. No i on, jak pomyślał, tak zrobił, to się odbywało w Michigan, 59-61, pacjenci to byli Clyde Johnson, Joseph Cassell i Leon Gabor. Bardzo ciekawe pytania na początek im zadawał, kiedy ich skonfrontował. Po pierwsze, jak widzą całą sytuację, kim są pozostali ludzie, więc każdy z nich, jeszcze nie, spoiler, każdy z nich był przekonany, że jest najświętszym Jezusem ze wszystkich i nakłaniał 2 pozostałych do oddawania mu czci. Jak? Przy pomocy rękoczynów. Jak to Jezus? Drugie dobre pytanie to było, kim są pozostali 2? No i tak, i pan Joseph Cassell mówił, że 2 pozostali to pewnie są pacjenci psychiatryczni, czyli punkt dla niego za zdrowe spojrzenie. Leon Gabor powiedział, że 2 pozostali to są prawdopodobnie pacjenci psychiatryczni. Natomiast Clyde Johnson stwierdził, że 2 pozostali to są zwłoki, które są kontrolowane przez maszyny z kosmosu. No on nie dostałby punktu ode mnie tutaj. Proszę Państwa, kiedy on zauważył, te bójki pojawiły się na samym początku eksperymentu, on pomimo to kontynuował ten eksperyment. Przez 3 lata oni byli wystawieni na ogromny stres, jego asystenci przemawiali mu do rozumu, że trzeba przerwać ten eksperyment. On nie ugiął się, napisał o tym książkę, z której powstały, o ile dobrze pamiętam, film, sztuka teatralna i musical. Na podstawie tej książki. Co więcej, on ingerował w życie pacjentów w taki sposób, że pan Clyde Johnson był przekonany, że jest w związku małżeńskim z Madame Yeti, teraz poproszę zdjęcie, która była według niego córką rodowitej Indianki i szczuroskoczka amerykańskiego. Miała wymiary 90-60-90, oczywiście 2,15 wzrostu, 90 kg, bardzo się kochali. Milton Rokicz spreparował listy od Madame Yeti, że związek się rozpada. Clyde Johnson zareagował załamaniem nerwowym. Trzeba było jeszcze raz preparować listy, że związek ma się dobrze, żeby on wrócił do jakiejś równowagi psychicznej. Ja jeszcze chyba mam zdjęcie tej Madame Yeti tutaj przygotowane. Co się okazało? Okazało się, że te złudzenia w żaden sposób nie odeszły, że one stały się tylko gorsze po tym eksperymencie. I to jest chyba najlepszy przykład, co można zrobić źle, kiedy zaspokajamy własną ciekawość. Kiedy cierpią na tym inni. Dlatego jeżeli mogę pozwolić sobie na jakieś przesłanie, jak odpowiadać i jak nie odpowiadać na pytania, jak szukać tych odpowiedzi, które są w nas, tej naszej ciekawości, to przesłanie jest bardzo proste. Po prostu trzeba tę ciekawość zaspokajać, nie będąc jednocześnie dupkiem dla innych. Czego sobie i Państwu życzę. Dziękuję.